Ale to jest tragedia, że dzieci i kobiety i wszystko muszą zostawić swoje ojczyzny. To jest tragedia. Trzeba im szansę dać, żeby w jakiś sposób, bo znaczy to jest jedynie to, że oni wspólnie z całą rodziną oni opuszczają kraj. U nas było inaczej. My byliśmy samotni, tylko dzieci zabierali od rodziców. To jest duża różnica, nie? Tylko jak, jeżeli dajesz mi to pytanie i pytasz, co ja myślę. Ja myślę, żeby im pomóc. Żeby ich nie zostawić taki ciężki, co oni cierpią, żeby oni opuszczają swój kraj z dziećmi, ze wszystkim. I nie wiadomo, czy oni będą, przeżyją tą drogę, ten Odyseę, to tak daleką drogę. Na morzu się topią i tak dalej. To jest tragedia, to jest największa tragedia ludzka. Jeżeli my nie pomożemy im, to kto? Das Riesenvieh mit einem roten Gesicht. Manege frei. Musik. Ja ci tyle opowiedziałam, że nie wiem, co zostało jeszcze, żebym ja ci, że ja nie powiedziałam ci. Muszę pomyśleć, co w moim życiu to jedynie, co było, że ja straciłam ojczyznę i całą rodzinę. To była moja tęsknota i moja miłość do swoich. I tu ciągle za mną chodzą te uczucia, ta tęsknota, ta samotność mnie, tak mnie duszy. Duszy mnie ta samotność. I tu jakby nie było, ja nie mam problemu, w Niemczech jest dobrze, ale to nie jest ojczyzna, bo jak jadę do Grecji, to jest znowu coś innego. To tam się czuję, że ja jeszcze raz się rodzę. To jest niesamowite. Mój problem było to, że ja bardzo malutka byłam, jak mnie odebrali od pierwszej matki. I zawsze mi mama brakowała, zawsze, całe życie. I teraz, co już zestarzałam się nareszcie, co się mówi, jeszcze tęsknię, jeszcze czuję, że jeszcze jestem dzieckiem. To jest niesamowite. To moje dzieciństwo zostało ukradzone. Manege frei! Ale
tanzen auf der Straße. Alle 50 Gäste und ein ganzes Orchester, ein Riesenorchester. Auf geht's in den fünften Stock eines Plattenbaus. Zack, 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 hoch. Alle Nachbarn machen die Türen auf, alle tanzen mit. Wie die Verrückten rein in diese winzige kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wo ist denn die Braut? Keiner findet sie. Ah, eine Tradition. Sie hat sich versteckt in ihrem Zimmer. Sie wartet auf den Bräutigam. Sie kommt nicht so schnell raus. Nein, er muss richtig zahlen, muss der Bräutigam. Ich bin das Drogi. Ja, was? Es wird Raki getrunken. Die Flasche wird rumgereicht. Und die Musik, woher muss denn mein Bruder? Der hockt da unten auf dem Boden. Unten ist nur ganz wenig Platz, ja, zum Hinhocken. Und da hockt er und ich gehe runter zu ihm und sage, hey, was ist los, wieso tanzt du nicht? Komm hoch. Er hält mich fest und guckt rüber zu dem und sagt, das ist der Onkel vom Bräutigam. Und er will wissen, woher wir kommen. Ah, ich gucke in ein riesiges, rotes, fettes, verschwitztes Gesicht. Słowa po polsku nie pamiętam. Była za bardzo mądra, jak ja bym to zapamiętała. Ale jako małe dziecko nie można zapamiętać tego. Ja byłam malutka jeszcze. W przedszkolu chodziłam, jeszcze nie chodziłam do szkoły. To ja nie wiem, jakie to było pierwsze słowo polskie. Nie pamiętam. Czemu języka mówisz? No mówię więcej, mówię po polsku, po niemiecku, macedoński, bułgarski, grecki. Makedonski, no taki słowiański, rosyjski, słowiański. Czemu? Aha, dobrze. Ale wszystko to tak jest ugotowane na mancia. Nic, żadnego języka porządnie nie znam, tylko wszystko mieszanka. Mieszanka, kaszanka. Das verschwitzte rote Gesicht fragt mich, where do you come from? Ah, yes, yes, where I come from. Where we come from. We come from Germany, from Berlin. Yes. Ja, ich bin aus Deutschland, ich bin aus Berlin. Kim jestem? Berlinka? No. Ja jestem, Kim jesteś? No. Wojma Putin, Germania. Mieszkam in Berlin. Romanus to Verolino. Ich lebe in Berlin. Ich bin aus Berlin. Apropos, von wo bist du? Von wo bin ich? Von wo bin ich? Apropos, Erkisse, von wo kommst du? Von wo komme ich? Kim jestem? Εγώ έχουμε από την Γερμανία. Ich bin Deutsche. Εγώ είμαι Γερμανίδα. Εγώ είμαι Ελληνίδα. Ich bin Griechen. Εγώ είμαι Μακεδόνκα. Ich bin Mazedonierin. Εγώ είμαι Polka. Polka? Ich bin Polen. Ich will weiter tanzen und hoch, aber der hält mich fest. Dieses verschwitzte rote Gesicht hält mich fest und zieht mich runter und schreit mich an und fragt nochmal: Where do you come from? Where I come from? Frage ich und suche den Blickkontakt von meinem Bruder. Ja, where do you come from? Schreit er. Where do you come from? Und ich sage: Ah, ja, yeah, yes. My mother is from Macedonia and my father was Greek. Und ich zeige auf meinen Körper in zwei Teile, Macedonian und Greek. So sagen mir tylko, że nogi miałam bose, nie miałam butów. Bez butów. Włosy wiatr wiał, bo to w górach mieszkałyśmy. Te włosy tak mi, tak ten wiatr przewiwał i tak to mnie zostało, to takie coś takie. Te nogi mnie bolały strasznie, bo nie miałam butów. Gołe były nogi. Ta sukienka się od wiatru podnosiła się do góry. I było, i te majteczki były dziurawe. Ale były, miałam czerwone i białe majteczki też. No i
to są kineczki, były z kwiatkami biała i miała czerwone kwiatuszki. To przypominam sobie. Nic więcej. Mein Bruder wiederholt höflich, ja, in seinem, also ich meine, der kann noch schlechter Englisch als ich. My mother is Makedonka auf Mazedonisch and my father was Greek. Nee, Greece, hat er gesagt, Greece. Und dieses Riesenvieh, also mit diesem Riesengesicht, brüllt wieder unverständlich, where do you come from? Also jetzt habe ich auch keine Geduld mehr. Jetzt habe ich keine Geduld mehr und rufe nach meinem Cousin. Das ist nämlich der Vater der Braut und rufe ihn zu mir. Z Grecji wjechałam, to nie pamiętam dużo. Za malutka byłam. Ich zieh ihn runter zu uns und Ella auf Griechisch und erkläre ihm auf Griechisch, dass jetzt aber auf Mazedonisch diesem Riesenvieh, diesem Onkel des Bräutigams sagen soll, dass meine Mutter in Mazedonien geboren ist, in Griechenland, und dass mein Vater Grieche war. Mein Cousin lacht und winkt ab und erklärt es aber trotzdem alles auf Mazedonisch. Aber dieser Onkel schüttelt wieder mal den Kopf und sagt, where do you come from? Again. Ach, to było okropnie. To nas wzięło do tego samochodu, wsadzili nas. A to był taki samochód, co... Jak się nazywa? Zamknięte było z tymi. Znaczy, nic nie mogłeś mi obliczyć, co na zewnątrz się dzieje. Chowali nas wtedy tam, w tym samochodzie. Pamiętam, jak do Albanii zajechałyśmy. Dali nas do takiego ogromnego kościoła, dużo światła było. Wtedy przyszły rodziny i wzięli nas, żeby przenocować tą noc, jedną noc. Każda rodzina albańska wzięła dziecko. Ja nie wzięła taka, ale nie pamiętam też dużo z tego wszystkiego. Nie pamiętam. Tylko wiem, że tam, gdzie ja mieszkałam, ta para rodziców, co mnie wzięli, oni chcieli mnie zaadoptować jako własne dziecko. I siostry moje zaczęły płakać i krzyczeć i wołały, gdzie jest Lenka. I wtedy były zmuszone ci, co byli odpowiedzialni dla nas, poszły mnie, wzięli od tych od tej albańskiej rodziny. Inaczej bym została w Albanii. To mi siostra opowiadała, bo ja nie pamiętam tak dokładnie. Pamiętam tylko, jak mnie wsadzili do samochodu, takiego ogromnego, dużego samochodu. A dalej nie pamiętam. I stamtąd wsadzili nas do pociągu. Ja zachorowałam, miałam anginę i jechałyśmy do Rumunii. W Rumunii później zachorowałam. Znowu byłam w szpitalu. Miałam te dziecinne choroby. Jak to się nazywa, Karlu? Jak się nazywa ta choroba? Jak ci puchnie tutaj gardło? Mumps. No dobrze, chodź teraz. Ja? I wtedy byłam w szpitalu i tam też taka... Była taka pani tam i chciała mnie też zaadeptować. Wzięłam je do siebie i znowu siostry mnie szukali wszędzie. Ja nie wiem, jakie ja miałam szczęście, że ciągle mnie chcieli tam za swoje dziecko wziąć. Ale ja ciągle płakałam i krzyczałam, gdzie moja mama. To było straszne dla mnie. Aber dieses Riesenvieh hört einfach nicht zu und packt meinen Bruder mit seinen fetten, verschwitzten Händen ins Gesicht und dreht das Gesicht von links nach rechts, auch von rechts nach links, um politisch korrekt zu sein, und brüllt, you look very Greek, very Greek. Dann guckt mich an und brüllt, and you look very Greek. Und ich denke mir, fass mich bloß nicht an.
Piękny jesteś. Piękna jesteś. Okej, okay. Hier, ja? Krass. Zdania. Na przykład tej, która stoi. To skąd ja mam wiedzieć? To znaczy pytanie, czy da się tego laptopa wziąć, albo na przykład czy ty się możesz z telefonu połączyć i kamerę po telefonu tam pokazać na ekranie, czy nie ma takiej szansy? Olo, ja technicznie nie wiem, co ty do mnie mówisz. No, a jakbyś podeszła z tą kamerą, a nie, bo to my nie widzimy przecież tego obrazu. Nie. No, uważam, że to jest historyczny moment. Uważam, że to są momenty... Historischen Momenten. Das sind historische Momente im Moment. Wo ist Karol? Wo ist Karol? Karol. Wo ist Karol?